Uwielbiam i gotować, i jeść. Festiwal Smaków to zawsze taka okazja do spędzenia dobrego czasu, także serdecznie zapraszam. Ostatni tydzień lipca na Placu Kopernika, pięknym, odrestaurowanym. Będzie można i nie tylko posmakować, powąchać, może coś upichcić z wybitnymi kucharzami, którzy też będą swoje potrawy serwować, ale również będzie dużo świetnej muzyki. Wydaje mi się, że mamy idealny przepis na udaną imprezę, czyli dużo jedzenia i dużo świetnej muzyki. Na czele tutaj z naszą laureatką Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, panią Magdaleną Mekrzemień, która zaprezentuje swój autorski koncert, ale wiele wydarzeń towarzyszących i koncertów muzycznych od piątku do niedzieli, a poza tym sporo nowych smaków, bo będziemy mieć strefę leśną. Pierwszy raz na tej imprezie wspólnie z Lasami Państwowymi przygotowujemy food truck serwujący dziczyznę, dania z owoców leśnych, ziół, które możemy spotkać w lesie, więc dary naszego lasu się pojawią na tym wydarzeniu. Dużo pysznego jedzenia, będą również piwa kraftowe i wina z naszych winnic tutaj lokalnych, więc będzie można popróbować naprawdę wszystkiego, co jest najpyszniejsze. Słyszałem, że będzie można zrobić swoją pizzę. Z chęcią zaprosiłbym Opolan na taką pizzę prezydencką. Chociaż oczywiście bez przesady, ale z chęcią coś takiego zrobię. Zapraszamy znanych kucharzy, będą finaliści popularnych programów takich jak MasterChef w TVN-ie. Będą tutaj gotować wspólnie z mieszkańcami, będą częstować tymi przepisami, a przede wszystkim zdradzać receptury na znakomite dania na każdą okazję. Bo to jest dla mnie pierwsza tego typu impreza. No nie ukrywam, że się troszeczkę denerwuję, bo przed szerokim spektrum ludzi się pokażę i mam nadzieję, że wszystko zasmakuje to, co im będę chciał zaprezentować i dać im do spróbowania. Pierwszym daniem będzie takie, można powiedzieć, bardzo moje danie, które gdzieś tam nawet w programie bardzo zaskoczyło i zasmakowało samej pani Magdzie Gessler. Będzie to arancini z kaszanki, czyli takie kulki z kaszanki panierowane w panierce panko. Podane to wszystko będzie na musie z jabłka i musztardy francuskiej. Bardzo fajne połączenie, kaszanka lubi musztardę, kaszanka lubi jabłko i jest fajna, chrupiąca i to jest podane wszystko takiego w formie finger foodu, w formie kulki. Później zrobimy nieoczywisty chłodnik z truskawek, bo wszyscy znają chłodniki z burakami, a zrobimy z truskawkami. Na nie główne przygotujemy pyszne żeberka, które będą pieczone w sosie barbecue w piecu do pizzy dość długi czas, bo żeberka jednak potrzebują czasu i to jest kilka godzin, ale wtedy są rozpływające i co najważniejsze, kość odchodzi od tych żeberek. Mięso jest wtedy delikatne, będą fajnie przyprawione i pływające w sosie barbecue. No i ostatnim daniem, w końcu mamy lato, więc przygotujemy delikatny sernik na zimno z owocami sezonowymi. Bardzo obfita, bardzo różnorodna, świeżo przygotowywana oferta różnych smacznych rzeczy z dobrą muzyką w świetnym miejscu w stolicy polskiej piosenki.